Słuchajcie, dzisiaj krótka historia o tym, że sprzęt nie jest decydującym czynnikiem, jeżeli chodzi o wykonywanie ujęć, szczególnie na zlecenia. O tym chciałem powiedzieć. Wiele osób myśli, kurczę, muszę mieć mega sprzęt, żeby wykonywać zlecenia, żeby brać pieniądze za ujęcia, czy to zdjęcia, czy filmy wykonane moim dronem, a okazuje się, że to jest tylko jedna z części składowych. W zeszłym tygodniu robiliśmy bardzo fajne zlecenie na potrzeby nieruchomości. Zaprosił mnie do tego tematu Maciek, nasz kolega z teamu 250 gramów szczęścia, któremu mega dziękuję. Kapitalny fotograf, dusza towarzystwa, naprawdę facet ze świetnym poczuciem humoru. Pozazdrościć i takich osób mamy więcej na teamie 250 gramów szczęścia. Mieliśmy realizować zlecenie i robiliśmy temat dla nieruchomości na potrzeby Biura Nieruchomości z Warszawy. Wykonywaliśmy ujęcia posesji wraz z domem, które były warte około 8 milionów złotych, więc grubszy temat. Temat dosyć też trudny, dlatego że z jednej strony mieliśmy fantastyczną posesję, można było dużo pokazać, szczególnie jeżeli chodzi o zabudowę tego domu, bo bardzo ciekawe architektonicznie, a jednocześnie w tej okolicy działki nie są wcale tak rozległe, jak nam się wydaje. Bo na przykład tu, gdzie mieszkam, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zwykle tego typu posesje, tyle warte, one są otoczone potężnym placem, a tam mieliśmy działkę stosunkowo niewielką i trzeba było faktycznie latać w taki sposób, żeby pokazać esencję, jeżeli chodzi o ten dom, jednocześnie nie pokazywać za dużo, jeżeli chodzi o otoczenie. Założeniem było to, żeby zrobić kilka krótkich klipów na potrzeby social mediów, głównie Instagrama, ale też Facebooka, żeby to były rolki, stories w różnych współczynnikach proporcji, czyli ujęcia powinny być na tyle dobre, żeby pokazać je zarówno w formie relacji, jak i w formie rolek, czy też postów 16:9, filmów 16:9, więc trzeba było w taki sposób kadrować, żeby to wszystko obsłużyć. Jednocześnie ta jakość powinna być akceptowana i na tyle dobra, żeby wystarczyła na social media. I teraz słuchajcie, powodzenie tej całej realizacji zależało właściwie od trzech czynników. Pierwszy czynnik to jest czynnik sprzętowy na pewno. Drugi czynnik to jest czynnik związany z warunkami, czyli głównie światło, ale też wiadomo pogoda. No i trzeci czynnik związany z ludźmi, czyli w jaki sposób my podejdziemy do tematu, jak rozwiążemy pewne kwestie i w jaki sposób pokażemy to, co zastaliśmy, jak przetworzymy to, co zastaliśmy na miejscu, na końcowy efekt w postaci rolek czy krótkich animacji na Instagrama. Wydaje się, że to jest bardzo prosta sprawa. Oni byli mega elastyczni, nie wymagali od nas jakichś konkretnych kadrów. Do nas należało właściwie to, żeby te kadry skomponować i żeby dostarczyć im gotowy produkt. Omawiając poszczególne te czynniki, o których powiedziałem przed chwilą, jeżeli chodzi o sprzęt, wybraliśmy dwa modele dronów, które są najcichsze z mojej stajni. Ja swojego czasu, jeszcze w tym roku, posiadałem około 25 sztuk różnych modeli, ale zdecydowałem się, mając w tej chwili ten potencjał, który jest, na to, żeby zastosować do ujęć takich establishing shot, czyli takich ujęć ogólnych, miniacza 4 Pro. I on spisał się ok. Gdyby to był mini 3 Pro, podejrzewam, że byłoby bardzo podobnie. Wykonywałem ujęcia w profilu kolorystycznym naturalnym, ale w kodeku H265, w 4K, w 50 klatkach na sekundę. I to były te główne ustawienia. Balans bieli ustawialiśmy manualnie, shutter speed jako priorytet, ISO było jak najniższe, a shutter speed na 1/100 sekundy. Używałem też filtr, to jest filtr Freewella ND16PL. Mieliśmy bardzo dobre warunki oświetleniowe, zaraz o tym powiem w drugim punkcie. Ale ogólnie mini spisał się bardzo dobrze. Jedyny zarzut, jaki mogę mieć w stosunku do niego, to krótki czas lotu, ale niepotrzebne nam było aż tak długie tam latanie, dlatego że kadry były stosunkowo proste i dwa podejścia wystarczyły do tego, żeby nagrać ujęcia boczne, lot bokiem z lekkim wzniesieniem i z lekkim skręceniem kamery w lewo. I do tego jeszcze robiliśmy ujęcia top-down. To było wszystko, co tam było do pokazania miniaczem. Jeżeli chodzi o top-down, pokazałem całą działkę lecąc bokiem i też pokazałem sam dom. To wystarczyło.
okolica tego domu jest na tyle mocno zabudowana, że nie trzeba było pokazywać nic więcej. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to na pewno loty FPV. Rzadko ludzie w ogóle robią zlecenia dronami FPV, bo zwykle robią ujęcia, czy fotografie, czy ujęcia wideo Mavicami. Ale muszę wam powiedzieć, że on bardzo dodaje dynamiki. Ja robiłem też taką sondę na Instagramie w poście, żeby sprawdzić, które ujęcia są ciekawsze i wiele osób stwierdziło, że faktycznie mały quad to jest quadcopter QAV 2,5 marki Lumine. I mam tutaj, nosi rozebraną kamerę Hero 10. Ustawienie, jakie miałem, to jest filterek ND16, plus do tego mieliśmy 4K w 50 klatkach, też neutralny H265, stabilizację wyłączoną, czyli stabilizowałem ujęcia w postprodukcji. White balance około 5000 w obu przypadkach ustawialiśmy, jak pamiętam, dlatego że wykonywaliśmy ujęcia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, żeby nie były zbyt żółte, dlatego white balance został na poziomie około 5000. Troszeczkę niżej niż na zewnątrz, ale trochę wyżej niż w środku. Natomiast uważam, że to był taki kompromis, dlatego że szereg ujęć było takich, że wlatywałem też z zewnątrz do środka. One były łączone, tak zwany master shot, czy łączone ujęcia. Jestem zadowolony z tego, jak ten dron lata i spisuje mi się świetnie. Do tego mam wyczucie, jeżeli chodzi o prowadzenie tego drona, jestem w stanie przelecieć w dość ciasnych miejscach, może nie super ciasnych, ale takich jak korytarz o szerokości 1 metra, czy 1,20 m tam był ten korytarz, wlot przez okno, wylot przez drzwi, jak najbardziej tak, okrążenie całego budynku, lot bokiem, który też nie jest w FPV taki ewidentny, bo lata się zwykle do przodu, ale tutaj musiałem też dosyć dużo tych lotów bokiem wprowadzić. To wszystko dało mi naprawdę tutaj mega fajny efekt i jestem zadowolony ze sprzętu, zarówno z miniacza, jak i z QAV 2,5. Bardzo ważną sprawą na pewno był dźwięk i hałas. I te drony, jeden i drugi, one są bardzo lekkie i nie hałasują. QAV waży też około 250 gramów. On lata króciutko, mniej więcej 3-4 minutki, natomiast jest lekki. Ja tutaj używam pakietu bardzo małego, 450 mAh 4S. Czy napięcie jest wyższe, dwa razy wyższe niż w miniaczu, ale pojemność jest malutka i to jest taki szybki roller coaster, po czym zmienia się akumulator na następny. Takie 2-3-minutowe strzały wystarczają, żeby stworzyć fajny master shot. Więc pod kątem sprzętowym mogę powiedzieć, że zarówno jeden, jak i drugi dron spisały się świetnie i w zależności od tego, jakich ujęć szukamy, takie znajdziemy w tych końcowych fragmentach, które przygotowaliśmy w formie właśnie filmów czy postów na Instagram, bo zarówno mamy ujęcia FPV typu wirtualna wycieczka po obiekcie, jak i ujęcia z góry. Wszystko, co chcesz zobaczyć, będąc klientem zainteresowanym tego typu posesją. Jeżeli chodzi o warunki, wybraliśmy taką porę, która oscylowała w granicach golden hour, czyli godzina około godziny 14-14.30. W listopadzie słońce jest bardzo nisko, ale to nam dało naprawdę fantastyczne światło. Mieliśmy bardzo miękkie, kapitalne promienie słoneczne i to dodało całej pikanterii, całego wyrazu tym ujęciom. I jeżeli chodzi o warunki, to faktycznie jest to kluczowe. Jeżeli masz możliwość decydowania, kiedy chcesz zrobić ujęcia, to postaraj się wycelować w golden hour. Wiadomo, o świcie można je też zrobić, ale jest inaczej. Natomiast jeżeli mamy taką porę roku jak teraz i w miarę dobry dzień pod kątem słońca, tak, kiedy nie jest tak mocno zachmurzony, wtedy faktycznie można pokusić się, żeby około 14 umówić się na taką sesję godzinną, dlatego że są najlepsze warunki oświetleniowe. My do godziny 15.30 już mieliśmy wszystko zrobione, a pod koniec tych ujęć jeszcze poprosiliśmy, żeby zaświecono wszystkie światła, więc dodatkowo mieliśmy bardzo fajny efekt przejścia dnia w noc i to wyglądało naprawdę super. No i teraz jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest doświadczenie. Słuchajcie, ja już różne tematy realizowałem i staram się latać też prawie codziennie, jak tylko warunki dają, pozwalają na to, bo wiadomo, że z warunkami jest różnie. Czasami wieje albo pada i się nie polata. Ale to, o czym chciałem powiedzieć, po pewnym czasie, jeżeli wykonujesz dość często loty i filmujesz dość często, to masz wyczucie i mniej więcej masz wizualizację tego, co możesz zrobić na danym obiekcie i mnie się to sprawdziło. Mogę powiedzieć, że w około 90% zrealizowałem to, co chciałem. Oczywiście nie wszędzie dało się tak ładnie latać, bo było ciasno, na przykład wewnątrz, tak żeby przejść na antresolę i wrócić, tam było bardzo ciasno, wisiało też sporo lamp, były też słupy w środku,
Ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony z tych ujęć, bo uzyskałem to, co bym chciał. Wiadomo, że jeżeli nie są one w 100% płynne, jeżeli chodzi o przeloty wewnątrz, zawsze możesz zastosować speed ramp, przyspieszyć z motion blur, z rozmyciem tam, gdzie te fragmenty nie są zbyt płynne i możesz uzyskać naprawdę fajne rezultaty. Ale gdybym miał ocenić, jakie trzy czynniki wpływają na to, że osiągniemy dobre prace i końcowy efekt będzie świetny, to na pewno sprzęt jest ważny. On nie musi być z topowej półki. Zobaczcie, że ja tutaj nie filmowałem Maviciem 3 Pro, chociaż mógłbym, ale Mavic 3 Pro wprowadziłby tutaj więcej zamieszania, bo ludzie z całej ulicy wiedzieliby, że lata dron, więc filmowałem miniaczem, który zupełnie mi wystarczył, w zupełności wystarczył na te potrzeby. Druga rzecz, wiedziałem, że muszę mieć sprawdzony FPV, taki mały, 25. Wiedziałem, że mniejszy nie będzie latał płynnie, nie pociągnę płynnego mastershota mniejszym dronem typu Pavo 20 czy Cinelog 20, to są za małe, czy Pico, ale 25 to jest minimalny rozmiar, według mnie przynajmniej, który daje ci taką płynność lotu, dlatego że powierzchnia śmigieł, jak sobie porównasz z Pavo Pico, jest naprawdę o niebo większa, a jednocześnie on jest na tyle mały, że się mieści w wielu miejscach, natomiast lata naprawdę fajnie, lata też na 4S, to jest ważne, bo latając na zewnątrz musisz mieć tą pewność, że pokonasz wiatr i możesz zrobić bardzo ładny dive na przykład, a latając w środku masz jednocześnie możliwość zapewnienia płynnego lotu. Więc czy dałoby się zrobić coś więcej? Pewnie tak, gdyby były inne warunki, gdybyśmy mieli tą miejscówkę lepiej obeznaną, nie musieli wszystkiego odkrywać na miejscu, na pewno byłoby lepiej. Gdyby nie było sąsiadów tak blisko, podejrzewam, że zrobilibyśmy dużo więcej, bo zrobilibyśmy fajne, dynamiczne naloty, ale też otoczenie nie pozwalało na to, żeby zrobić piękny dive, na przykład zejść nie wiem, z 50 czy z 70 metrów do poziomu widoku człowieka, POV człowieka. Tego się nie dało, więc staliśmy na tym, co dało się zrobić na tym obiekcie. Jestem mega zadowolony, mam nadzieję, że klienci również i że ten dom szybko się sprzeda, bo w sumie 8 milionów to jest spora kasa i też spora prowizja dla biura nieruchomości. Słuchajcie, więc podsumowując, jakie wnioski z tego? Na pewno warto siebie rozwijać, żeby mieć doświadczenie, ale też żeby mieć świadomość, jaki sprzęt wykorzystać, kiedy, przy jakich warunkach, jak go skonfigurować i ustawić, bo to jest to, żeby mieć też takie spojrzenie, że przyjeżdżasz na obiekt i od razu widzisz, masz wizualizację, co możesz tu zrobić i jak będzie wyglądał efekt końcowy. Tego wszystkim Wam życzę. No i przede wszystkim życzę też takiej pasji i dążenia do doskonałości, do doskonalenia się, stałego rozwijania się, bo to jest chyba kluczowe, ta droga, którą się pokonuje, a nie same efekty, które wiadomo, że prędzej czy później przyjdą. Słuchajcie, dla wszystkich osób, które marzą o tym, żeby lepiej latać dronami, zapraszam Was do bezpłatnego warsztatu dotyczącego pierwszych kroków z dronem. Znajdziecie link w opisie pod filmem. A jeżeli potrzebujesz czegoś więcej, na przykład warsztatu krok po kroku dotyczącego miniacza 4 Pro lub innych modeli, zapraszam Was do Akademii Online. Link znajdziecie również w opisie pod tym filmem. Dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się wkrótce. Ja Wam życzę fantastycznych lotów, także o tej porze, która jest pozornie niesprzyjająca, ale jak wyjdzie słońce i uspokoi się deszcz i wiatr, to ujęcia są dużo lepsze niż w środku lata, uwierzcie mi. Trzeba umieć polować na warunki, znaleźć to swoje okno pogodowe, a jednocześnie mieć tyle zapału i przygotować się do fajnej sesji, żeby to wszystko wyglądało w efekcie końcowym rewelacyjnie. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia, cześć!